Sołtys z miejscowości Wielki Buczek w Wielkopolsce zainstalowała na swojej posesji fotoradar. Czy było to zgodne z prawem? Wszystko okazało się legalne, bo była to zwykła atrapa. A kobieta miała wcześniej zapytać, czy może ją postawić na swojej posesji. Efektem ubocznym, o który tak naprawdę kobiecie chodziło, jest to, że ma zachęcić kierowców do wolniejszej jazdy. Znajdźcie swoje prawa i obserwujcie prawo Marcina.